byłem wtedy w Rzymie, śledziliśmy godzina po godzinie, żeby zobaczyć, czy już jest ten biały dym. Bo poprzednio przy wyborze Jana Pawła I myśleliśmy, że konklawę potrwa 2 tygodnie, a skończyło się w ciągu 1 dnia. Przy wyborze Jana Pawła II trwało mimo wszystko 2 dni. I wtedy zawołano mnie z placu, że papież chce, nowy papież chce mnie widzieć. Otworzyli bramy, bo jeszcze trwało konklawę. Kardynałowie z nowym papieżem, to był wieczór na kolacji. Wszedłem, kardynał sekretarz stanu, wtedy Wilo, podszedł do mnie i poprowadził mnie, żebym się przywitał z nowym papieżem. Nowy papież podszedł do mnie, pierwsze słowa, które wypowiedział, ale dali szkoły. Wypowiedział z taką z radością i dowcipem, jak zawsze miał taki sympatyczny dowcip. I potem zaczęła się praca. Po kolacji, wieczerzy, ojciec święty udał się do pokoju takiego malutkiego, któremu przydzielili jako kardynałowi i tam już został do 2 dnia. Jakby nigdy nic, wziął się do roboty. Rozpoczął pisać przemówienie. Na 2 dzień rano przemówienie, orędzie do kardynałów na zakończenie konklawy, a także do świata, orędzie. Właściwie w tym przemówieniu już był program jego pontyfikatu. Pisał wszystko po łacinie, a znał świetnie łacinę bez słownika. Wszyscy podziwiali, że potrafił pisać wielkie rzeczy i mówić po łacinie. Tak to było. Trzeba tu wspomnieć jeszcze, jeśli chodzi o wybór, kardynała Wyszyńskiego. On wszystkim kardynałom mówił wcześniej, trzeba wybrać Włocha. Na kazaniu jeszcze tam powiedział, że raz w Gnieźnie był arcybiskup Niemiec, to nie chcemy już tego powtórzyć, tu powinien być Włoch w Rzymie. Ale potem mówi, a ten arcybiskup Niemiec całkiem był dobry. Były momenty radości, ale także i momenty smutku, ale zawsze nadziei. Nadziei, że to wszystko się jakoś ułoży. Przecież były wypadki bardzo smutne i zamach. Niezrozumienie też i papieża w pewnym momencie. Ale to wszystko przeszło. Włosi na początku mówili, papa Polako. A potem stopniowo pokochali go i już mówili, nostro papa, nasz papież.